No i tak, zaczynamy sobie tutaj od budowy. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Dawno mnie tu nie było, a była ankieta i ankiety wyniki możecie zobaczyć teraz, bo jeżeli chodzi o pierwszy obszar, czyli w tym rejonie, jak będzie nasz tutaj park, no tutaj będzie, park rozrywki, jeżeli się nie mylę, zgodnie z wynikami ankiety i tu będziemy mieli zoo. Tutaj zoo zaczniemy budować najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze, natomiast ten park rozrywki, on tu będzie czekać na wydobycie wszystkich surowców, które my tutaj mamy. Czyli to chwilę potrwa, a tymi surowcami zajmę się dzisiaj, żeby je trochę bardziej na poważnie wydobywać. Ale najpierw póki co zacznijmy od tego rejonu. Tu się lekko zmieniło pomiędzy odcinkami, dodałem tą ścieżkę dla pieszych, żeby mogli tędy sobie przechodzić. Nie wiem, czy tu już z wami dodałem jedną linię metra. Tutaj dodałem stację, czy ktoś z niej skorzysta? O, jednak trochę ludzi korzysta, dobra, dobra. No to dobrze. Czy coś dzisiaj tutaj, w sensie tą dzielnicę pewnie też trochę bardziej przedłużymy. Jak się teraz tak zastanowiłem, co zrobić poza naszym przemysłem, ale dobra. Zacznijmy od przemysłu. Jest tutaj dobra nowina na naszym przemyśle. Można sobie przyspieszyć trochę to. A mianowicie ludzie faktycznie w nim pracują. I jak sobie znajdziemy nasz przemysł, o, proszę bardzo, to widać tutaj, naprawdę bardzo poważnie. Jest on już na drugim poziomie i prawie zarabia. I tutaj taka zmiana. Zrobiłem układki i ścieżki rowerowe, dzięki czemu one się tutaj trochę bardziej ciągną. Aby więcej osób mogło z nich korzystać w przyszłości, wiecie o co chodzi. Tak, bo jak tu mają teraz taką ładną kładkę długą, no to pewnie z niej skorzystają. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tak czy siak. Oznacza to jednoznacznie, że możemy zrobić nowe kopalnie podziemne rudy. I to jest oczywiście bardzo dobra nowina i zaczniemy sobie ją wykorzystywać w tym rejonie. I ogólnie teraz tu postawimy multum takich tych obiektów i też do przetwarzania, bo musimy przetwarzać. I widzę, że mamy tutaj hutę szkła. No dobrze, w ogóle jeszcze jakąś fabrykę dzisiaj postawimy. Dziś jest dużo rzeczy do zrobienia, jak możecie się domyśleć. Ogólnie dlatego, że chwilę czekałem na ten odcinek, żeby w końcu go nagrać. A jak już można, to przydałoby się jakoś z tego skorzystać. No, teraz zobaczmy, jakiej wielkości jest ten budynek. I czy jak mu damy tutaj, nie, 6 kratek, to się zmieści i będzie idealnie. Jego się stawia w drugą stronę niż myślałem. Okej, dobra. W takim razie, tego tu już nie pamiętam. Widać, jak ja dawno nie budowałem już rudy właśnie nowej. No dobra, to sądzę, że na razie takie dwa obiekty tu mi wystarczą. Tu jakbyśmy przyciągnęli sobie trochę tą drogę jeszcze, to byśmy mogli postawić jeszcze jeden z tych obiektów. One się nazywają zakłady kruszenia rudy. No dobra, niech będzie. I o, wy produkujecie... stal, a wy szkło. Okej. Dobra, to będzie ciekawe. Dobrze, czy my możemy jakąś nową fabrykę może postawić w naszym zagłębiu fabryk i innych obiektów? Bo szczerze powiedziawszy, chętnie bym postawił, bo tu mamy zagłębie naszych właśnie fabryk, jak możecie się domyśleć. I ja ogólnie też będę tutaj robić ekspansję tych zakładów na drugą stronę torowiska. Albo jeszcze trochę w tą stronę. No może jeszcze trochę w tą stronę w sumie. W ten sposób możemy pójść i wtedy za nimi zacznie się nasze zoo. I do zoo oczywiście będzie linia kolejowa. Bezpośrednim połączeniem. Tu w ogóle widzę, że dosyć dużo osób jedzie. W sensie dosyć dużo pociągów jeździ tutaj. Ty jedziesz tu, no dobra, a jechałeś z... No... Dosyć długiego odcinka. Tym bardziej, że ty, żeby tu dojechać, to masz niezły... W ogóle, jak do tego tunelu mogą wjechać, czekajcie. Teraz się dopiero nad tym zastanowiłem. Tunel się ciągnie... Tunel się łączy z naszym tym... A, tu jest łącznik z tunelem. No to nie, to faktycznie one trochę muszą tutaj pojechać, te pociągi. No dobra, no to tak czy siak, to jest taka dobra nowina. Dobrze, zobaczmy, jakie fabryki możemy teraz nowe postawić, bo aktualnie mamy już wszystkie surowce, jakie są w grze. To tak, sądzę, że... Dobrym pomysłem byłoby na przykład fabryka wyrobów stalowych,
to postawić gdzieś bezpośrednio. Oczywiście tutaj się to spaliło. W tym rejonie. Ona jest duża. No nie jest aż taka ogromna, jakby można by się wydawać. To gdybym tutaj zrobił taki lekki. Bo dzisiaj ogólnie tylko tym, czy będziemy się zajmować. A, i możemy jeszcze postawić baraki. Te baraki bym. No chyba sobie jaje dobrze. Że ja tu tego nie postawię. Ojojoj. Dobrze, trzeba użyć w takim wypadku naszych sztuczek, aby dało się postawić budynki, gdzie my chcemy, a nie gdzie gra chce. Proszę bardzo, w ten sposób to się robi. I tak nie chcę. Ewa nie zmieści się tutaj. Szkoda. Szkoda bardzo. O, i teraz to jest jak glass pane. Tak, tak samo to się trudno usuwa. No to postawmy sobie w takim razie na razie nasze baraki jedne tu. I drugie gdzieś tutaj. Bo tutaj się też przydadzą, bo tutaj też jest właśnie nasz już przemysł. Tylko tutaj jest jeszcze go mniej, ale tym się zajmę później. Żeby było go więcej oczywiście. Zajmę się później. No to tak, zróbmy sobie tu drogę. No to tu sobie zróbmy tą drogę. W sensie w teorii mogłem tu zrobić ten wiadukt metra, który jest bez końca. No to może coś takiego byśmy zrobili w sumie. Pokażę wam, jak to zrobić przy okazji. To jest bardzo dobra technika, jeżeli chodzi właśnie o budowę wiaduktów. I nie tylko metra, ale pociągowych i innych też. Więc proszę bardzo. I teraz tak, mamy taką odległość, robimy sobie ciupkę dłużej. Właściwie nam taka odległość już wystarczy chyba. Tak teraz się zastanowiłem. Ale dobra, zróbmy sobie jeszcze kawałek trochę dłuższy. Tak, i teraz zobaczyłem, że... Nie, my to... Wiesz co, byśmy zrobili trochę dłuższe. Tak, bo tutaj nam się zrobił ten jeden ekstra słup, a on mi się bardzo nie podoba. Dobra, zróbmy najdłuższy, jaki się da. Widzę, że to jest taka odległość, chyba niech będzie. Teraz trzeba zrobić w tym rejonie. O, widzę. Takim akcentem jak sztuczkę mamy zrobione, teraz tylko podłączmy ten tunel. W końcu nam wyjdzie, że nasze metro jest bez łącznika. A to byłoby problematyczne. Więc zróbmy sobie zjazd taki łagodny dotąd. I tutaj jakiś najdłuższy, jaki możemy. Proszę bardzo. Dobra. No i teraz możemy włączyć play i mamy naszą nową fabrykę. Więc sądzę, że niedługo ona tutaj, bo to jest na metale. Więc powinna zacząć pracować. No i tutaj baraki. Baraki już nie będą tutaj. To będzie nowy tutaj taki tryb, żeby stąd dochodzili ludzie. Tak z tego skorzystamy. Z tych baraków, które tutaj są. Dobra, dalej, co my tutaj jeszcze mamy? No to na pewno bym tutaj zrobił tę ścieżkę. I tu widzę, że jest miejsce jakby na nią zrobione. Przez to, że musiałem podzielić trochę grunty tutaj. To jest przygotowane miejsce na taką ścieżkę. No ciekawe. Znaczy, tu jest nasz przystanek tramwajowy i tu moglibyśmy zrobić kolejny z tego, co widzę. Ale my sobie zrobimy tutaj. I jak coś, ludzie może będą do niego dochodzić i wsiadać w nim. Okej. Czy jakieś jeszcze fabryki mamy tutaj takie ciekawe? Dobra, ta jest na szkło i plony. No to raczej, a to też jest, tak, Lemoniady to pamiętam, że jest dużą fabryką. Tu jest dalej rafineria. To ona akurat, ta rafineria powinna być właśnie gdzieś obok tych zakładów. Tylko te potrzebują jeszcze przebudowy, więc tutaj nie będziemy nic robić. Dalej mamy fabrykę żywności. Potrzebuje mąki, plastiku, drewna i... O, to mogliśmy już postawić. Ona jest... To jest ta długa, płaska. Tak, te długie, płaskie to ja dosyć lubię.
W sensie one ładnie wchodzą. O, tu na przykład weszło. Dobra, tu jest pestka, to na razie jeszcze nie będę nad tym myśleć. Dalej mamy fabryka domów modułowych i to jest chyba coś, co postawimy na pewno dzisiaj, bo ja bardzo lubię taką właśnie tą fabrykę, ten typ, i ona jest dosyć pokaźnych rozmiarów, jak widzimy. Ta, ona nam tam wchodzi w zoń właściwie. To trochę już gorzej z tym, ale może uda mi się ją wykręcić. Czekaj. Nie udzie mi. Ona jest dłuższa od tego. U kurczę. Dobra, jakoś ją tutaj postawimy, tak? Jakoś ona tutaj wejdzie. Sobie przestawmy ten bambaj najpierw, od tego zacznijmy. Czy ktoś z niego skorzysta w ogóle? Od tego zacznijmy? Nie. No to nawet dobrze. Nawet się nie czuję. A, już go usunęliśmy. No dobra, to można faktycznie już z niego nie korzystam. Dobra. Tutaj usuniemy tą drogę i tutaj postawimy sobie naszą pierwszą fabrykę. Czyli nie tą, a tą. Fabrykę żywności. No i ona potrzebuje mąki, plastik, drewno budowlane i mięso. No i zobaczmy, czy mamy tutaj. Drewno budowlane, nafta, papier. Okej. Mąka, to mamy to. I tutaj mamy nasz cały ten przemysł, taki ten, więc stąd w teorii będzie to wszystko importowane jak coś. To jest fabryka ubrań, okej, no ma to nie. Produkty zwierzęce, to jest piekarnia. Widzę, że chyba nie mamy do naszych produktów zwierzęcych faktycznego obiektu. Okej. Dobra, zaraz zerknijmy, czy czegoś się nam tu brakuje. Dobra, zrobimy sobie tutaj z takim tym odstępem i luknijmy teraz jeszcze raz. Produkty zwierzęce, papier, plastik, mąka, widziałem, że jest. Produktów zwierzęcych nie mamy tutaj jeszcze. Dobra, to sobie dodajmy. No i tak, tu jest nasza, tu widziałem, że zrobiliśmy drogę sobie taką otoką, więc tutaj też ją przeciągniemy dalej, żeby się ciągnęła. Tak. I specjalnie do niego mu damy właśnie tą zakład tutaj do tego, do naszych, jak to tam było? Produkty zwierzęce. No. Teraz pytanie, czy on jest tu faktycznie taki duży? Dobra, on jest tu faktycznie taka duża ta fabryka. I luknijmy sobie. A, bo to jest ostatnia fabryka, jaką możemy tu postawić. No to dobrze. W sensie pewnie tutaj jeszcze jakąś fabrykę kiedyś dziś montujemy, ale to już jest koniec, bym powiedział, że tego rejonu. Tak, teraz się właśnie zastanowiłem, że poprzestawiać, żeby ta droga, którą właśnie tutaj stawiamy, była po tej stronie. No to nie byłoby złe, bo wtedy byśmy zwęzili tą całą dzielnicę minimalnie. No to jeszcze byśmy ją dużo zwęzili, tak teraz się zastanawiam. Bardziej chodzi o to, że tu moglibyśmy. Dobra, a może tu się zmieści coś? Bo wiecie, ja zawsze się czuję źle, jak tutaj nie mogę czegoś zmieścić. Ale tu widzę, że my tu możemy postawić sobie naki. A, dobra, tak jak postawiliśmy tak, to możemy postawić sobie naszą tą fabrykę tutaj. Dobra, stawiamy. Bez zbędnego gadania. Proszę bardzo, duży obiekt. Idealnie nam tutaj się w ogóle wyrównał chyba. A nie, nawet jest trochę lepiej. Z naszą tutaj linią tramwajową. A, to naszą bambajową tutaj spuścimy na dół. Tak czy siak. Tu już nie będzie przystanku. Tu już nie będzie przystanku. To będzie po prostu miejsce do zawracania. Bo no już sądzę, że tutaj to nie ma. Tutaj wystarczy tak jak jest. Dobra. Ta mamy zrobione i ty będziesz na nowy surowiec, który tutaj chyba daliśmy, bo ty potrzebujesz i szkła, i metalów. Okej, czyli dwa nowe surowce. Dobra. To dawaj mi tu najpierw, dajmy sobie obok szkło. I tutaj na wprost możemy. Tutaj jest ta aleja, dobra. Bo ja mogę tutaj dawać wszystko. Właściwie. I to jest bardzo dobre. Szkło, a tu będą metale. Dobra. No i sądzę, że na razie tak tą dzielnicę, robiąc tu ulicę, możemy zakończyć. Oczywiście ta ulica będzie się tutaj łączyć to z tą, żeby nie było. No ale wiemy, o co chodzi. Dobra, tu damy sobie z możliwością dwóch wjazdów, to może nawet będą jakoś ciekawiej z niej korzystać niż normalnie. Ale to będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć i sprawdzać. Dobra, czy tutaj nam się wszystkie uliczki dobrze kładą, jeżeli chodzi o pasy?
tak patrzę właśnie. Trochę mi się nie podoba tutaj ten jeden pas w tym kierunku. Damy sobie tu dwa. A tutaj jest po jednym. A, na razie tutaj chyba nie ma dużego ruchu. To nie ma problemu. Za to tu też trzeba zmienić te kierunki. Okej. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja tutaj daję po dwa pasy, to po to, żeby mogli omijać tutaj te przemysły, te obiekty, bo one tutaj są bardziej, przy nich jest duży ruch i jakie damy im możliwość omijania, to wtedy będzie lepiej. Dobra, tu widzę, że zaraz będą się pojawiać nowe pojazdy. Plastik, szkło, metale i tak dalej. To będziemy czekać na to, niecierpliwie. Wróćmy do naszego przemysłu. O, chwilę się zakręciłem. Nie tu. To nasze miasto jest tak duże, że się można na nim zakręcić. Tylko tu. Tu są nasze baraki i one nie mają podłączenia. Tak, bo tutaj ogólnie z wodą jest problematycznie trochę, bo muszę na nowo wszystkie rury kłaść, bo tu ich w ogóle nie ma. Coś tutaj jest nasze śmietniki. Tu są nasze śmietniki, jedne z ważniejszych. I one tutaj też są dosyć ważnym elementem tych rejonów, bym powiedział. Dobra, to tak, jak to sobie tak zrobimy, to już będzie lepiej. Teraz tak, stąd bym jakoś trochę zwiększył produkcję. W sensie po środku bym zostawił miejsce dla naszych największych potworów, które będą wyciągać później nasze surowce wszystkie. Tylko pytanie, czemu ty nie pracujesz? Bo na metale mamy tylko i wyłącznie... Nie, to jest szkło. A to wy tu produkujecie szkło, okej. Teraz się zastanawiam nad jedną ważną rzeczą. Oni nie mają pociągu. To pociąg można było im tutaj zrobić. Tak na serio. No. Dobra, to pociąg sobie zrobimy od tej strony i jakoś go tu przerzucimy przez... W sensie tak, pociągu nie mogę niestety krzyżować z liniami tramwajowymi. Tu mamy taką linię. Więc jakoś to trzeba będzie puścić na okrągło trochę. Chyba, że przesuniemy sobie to, no powiedzmy gdzieś dotąd, puścimy linię kolejową tędy. Dobra, to jest lepsze rozwiązanie. Bo ja ogólnie bardzo lubię, żeby te wszystkie nasze linie były widoczne i tak dalej. Wtedy to jakoś dla mnie tak trochę lepiej wygląda. Nie wiem. Nie wiem czemu, ale takie mam odczucie. Dobra. Czy tu jest są światła? Nie ma. Tutaj są światła, to tutaj też ich nie ma. Dobra. I stąd tutaj sobie, no ponieważ już tutaj jest jedna kierunkowa, to na razie w tym, w sensie tu w ogóle tą ulicę można będzie przeciągnąć do dalszych zakładów produkcyjnych, przyszłościowych oczywiście. Tak, tu bym podłączył tą ulicę, ale tutaj już z tym metrem nam się podobiły problemy. Bo wiecie, normalnie ten wiadukt by nam poszedł bezproblemowo, gdyby nie pewna sytuacja nazywająca się, jak oni tutaj to ładnie nazwali, różnice wysokościowe. I to jest problematyczne niestety do tego. Dobra. Tu sobie zrobimy po prostu podłączenie jedno jeszcze do wjazdu do tej dzielnicy i jakby ktoś chciał od razu tu skręcić, to ma taką możliwość. Druga rzecz ważna, którą byłoby dobrze zrobić, a nie ma sensu. To myślałem, żeby tutaj puścić bezpośrednio jakiś łącznik. Coś tak, tu w ogóle brakuje autostrad. W tym mieście nie mamy autostrad. Mamy jedną autostradę główną, a do tych rejonów nie mamy nic. I tu będzie w przyszłości budowana autostrada. Ona będzie się ciągnąć... Coś, tam jedną autostradę, ja mówiłem, że jej nie będę budować po dzień. Mówiłem, że będę... Ja mówię ostatecznie, że ją zbudujemy. Ona będzie się ciągnąć bezpośrednio od tych rejonów i my ją puścimy jakoś tutaj... No tutaj przy granicy i tu jakoś dojedzie. Dobrze, czemu nie ma prądu? Czy faktycznie nie ma prądu? Faktycznie nie ma prądu. Pewnie nam zabrakło ropy czy czegoś. No dobrze, to niedobrze. Dobra, to może postawmy sobie tutaj tę morską geotermalną. One zawsze dużo dają prądu, a wyglądają na bardzo małe. Dobra, tylko tak, gdzie by was tu postawić? Tutaj nie wiem, czy nasi turyści byliby zachwyceni w sumie. To miejsce jest zajęte przez co? A, przez ten obiekt, dobra. To nad wodą. Też jest miejsce zajęte. Dobra. Nie wiem, nie interesuje się. Wygląda, że tu się udało postawić. Dobra. Trochę rybki będą w innym kolorze, ale to nie jest problem chyba. Oczywiście sobie się śmieję i żartuję, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie problem. Dobra, tak tutaj nasze cmentarze możemy już sobie poprzerzucać. Tak, bo ja tutaj dosyć często muszę przerzucać te cmentarze, żeby włączały się. Bo tu nie mam żadnych krematoriów, jak ktoś nie jest w temacie,
to w tym mieście stwierdziłem, że nie będziemy robić żadnych krematoriów i tak dalej. Tu wszystkie osoby cały czas będą transportowane pomiędzy różnymi cmentarzami, więc sądzę, że dosyć dobre rozwiązanie. Dobra, sądzę, że większość cmentarzy już jest faktycznie tutaj w ruchu. I tak, tu mamy naszą kolejkę linową i ja bym bardzo chętnie ją gdzieś podłączył. I zobaczmy, jak tu wyglądają surowce. Powiem, że zaraz z dozdobem przyszedł, tak przy okazji tylko i wyłącznie. Tu mamy trochę surowców, okej. Tego, nad tym nie myślałem, że tu mogą być surowce. Ale powiedzmy, że to nie jest problematyczne. W sensie, no stąd przyciągniemy sobie dalej drogę. Tak, to możemy się domyśleć. I tutaj będą nasze obiekty. Znaczy, tutaj będzie jeden obiekt. Bo tu ogólnie w przyszłości to będą po prostu takie wielkie obiekty, które będą to wydobywać tak pełną parą. A póki co damy sobie tutaj taki jeden. O, z dojazdem. I tu bym dał taki jeszcze jeden. Tylko jak do tego drugiego by zrobić dojazd? Może przez nasze torowisko? No to chyba nie będzie sobie pomysł. Tylko czy tu nam wejdzie? Okej, tu musimy aż tak wysoko podjechać. No dobra. No niestety. Niestety trzeba było aż tak wykręcić. Ale chyba naszej linii, o. Nawet drogi bambajowej, rowerowej nie musieliśmy niszczyć na rzecz tego. Dobra, to jest dobre rozwiązanie. Teraz zerknijmy sobie na inne jeszcze surowce. Tu jeszcze coś jest. Tu jest dużo tych surowców, jak widzimy. Dobra, to tutaj sobie też damy. Chociaż tu też bym mógł trochę odsunąć to. Dobra, to my tutaj sobie zmienię z drogą, taką zwykłą, ale jednak z drogą. Wtedy będę mógł trochę lepiej tym... Nie będzie to przy samej drodze, to też nie jest dobre, żeby stawać bezpośrednio przy drogach. Tu ogólnie widzę, że chyba całkiem nieźle trwają prace przy naszym wydobyciu. Tu możemy postawić sobie przytocę, bo tutaj to jest inny rejon. To inaczej będzie działać. Tu też możemy sobie dać... No, to jest ciekawe, ale dobra. I tak, ten rejon bym zostawił sobie na później, do bardziej ekspansownego wydobycia. A tu bym zrobił sobie drogę wzdłuż linii kolejowej. Taką właśnie bardzo blisko gruntową. Aby ona była tutaj jako nasz łącznik. Tak, bardzo blisko kolejowej, ale tu bym zrobił sobie przejazd. Co nie? Bardzo blisko, ale... Zawsze musi być te ale. I tu bym... Wow. No nie sądziłem, że aż tak dobrze mi to wyjdzie, ale skoro się udało, to nie widzę problemu, żeby z tego nie skorzystać. Czemu ty nie masz prądu? Nie wiem. To musi oznaczać jedną rzecz. Jeżeli ty nie masz prądu, to zaraz wiem, czemu to tak się stało. Czekajcie, podgłośnię sobie radio, bo mi trochę tu już cicho wyszło. O, nie ma. Mamy radio. Jeżeli ty nie masz prądu, to to oznacza jedną rzecz, że któraś dzielnica, a nie, bo wy nie jesteście podłączeni z... Któraś dzielnica nie jest podczepiona z resztą miasta i dokładnie wiemy już, która to jest dzielnica, bo po prostu oni nie są podłączeni, oni wszyscy na tych wiatrakach szli. O, to i tak nieźle, że aż taki duży obszar tu mógł iść na tych wiatrakach. No dobra, no to teraz to już jest, się zmieniło, to już jest lepiej. Dobrze. Luknijmy sobie dalej, co my tutaj jeszcze mamy. A, tutaj budowaliśmy sobie. No i tu dajmy sobie nasze do wydobywania podziemnego obiekty. Tak. Wbiliśmy trzeci poziom. Piec obrotowy. Fabryka elektroniki. To brzmi nieźle. Statek górniczy. Do tego nie skorzystamy w tym mieście, bo nie mamy chyba nigdzie. Chociaż zobaczę jeszcze. Średnia kopalnia odkrywkowa rudy. Ja właśnie postawiłem tu takie te ładne. Czy ona się tu by nie zmieściła? Nie, tu by się nie zmieściła. Ale ty tu, tak. Za to ty byś się tutaj ładnie się zmieścił. Dobra. To sobie przestawimy. I ty tutaj sobie zróbmy ten monstros tu. Jeszcze? Ale ogromny jest. Dobra. No ale jak ogromny, to znaczy, że ładne zarobki będą z niego. I ogólnie ładnie będzie wyglądać. Dobra. No, jest pokaźnych rozmiarów.
Dobra, i tu sobie go podłączmy do drogi. Jest moc. I tu byśmy sobie zrobili zjazd z naszej ścieżki rowerowej. Czyli tu będzie ogólnie dojście. Jakby ktoś chciał od Bambaju tutaj dotrzeć. Czy od pociągów. I to samo właśnie chciałem zrobić w tym rejonie. Bo tutaj nie ma przejścia. Raz, dwa, trzy. A jak zrobimy sobie, to tu będzie przejście i to będzie dobre. Bo linie kolejowe mają to do siebie, że one zawsze robią większe podziały. A w ten sposób możemy zmniejszyć to. I tu zróbmy sobie, żeby to było możliwe dla wszystkich. O. No dobra. Nie tylko dla osób bambajowych. I tu w ogóle widzę, że ktoś korzysta z tej bambajowej drogi. Jadą sobie do biurowców. No to dosyć aktywny pomysł na dojazd do biurowca. Bardzo mi się to podoba. Takie podejście mi się podoba. Aktywni w moim mieście. Chciałem powiedzieć, że to aktywni w Warszawie, ale no, z przyczyn oczywistych nie mogę tego dokończyć zdania. Dobrze, czy my tutaj mamy jeszcze jakiś surowiec, który jest konieczny do wydobycia, który nie jest wydobywany? Tu jest. Dobra. Czy ja stąd mogę puścić? Mogę puścić. Tu nawet chyba tak mogę puścić. Wow. No to świetnie. Dobra. Tu. I tu sobie zróbmy coś takiego. No nie, ty tu mi nie wejdziesz. Ale ty już z kolei na pewno. Tak, i tu takie z tyłu będzie wydobywanko. A, dobra. A co mi tam? Dobra, czy tu bym mógł... W sensie tu powinienem zrobić zakręt... O, właśnie coś ten teges. Żeby oni mieli gdzie zawrócić. Bo tak to nie będą miały pojazdy. Będą musiały aż jechać tam? No nie, to chyba lipa. Dobra, ty nie masz wody. Faktycznie. Tu ledwo co niektóre obiekty mały pan. Dobra. I ty cały czas nie masz metalów. Dobra, to my ciebie zwolnimy na maksa. Po prostu może jeszcze aktualnie wolno to się wydobywa tutaj. Dobra, sądzę, że na razie na takim etapie jak to jest, to będę mógł zakończyć na tym dzisiaj etap produkcyjny. Postawmy sobie nasz park ponownie. A, jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem zbudować w tej dzielnicy, a jest ważna. A mianowicie nasza kolejka linowa. Kolejkę linową mamy tutaj i chciałem nad nią już tutaj, pewnie widzieliście, że się faktycznie nad nią już zastanawiałem, jakby ją tutaj wcisnąć i teraz ją wciśniemy. A mianowicie, pierwsza stacja będzie w tym rejonie, jako taki bardziej punkt przesiadkowy, no ale zawsze. A druga końcowa postawimy ją sobie pod tymi pociągami. I może w przyszłości dużo osób będzie z tego korzystać jako punkt dojazdowy i tak dalej. No zobaczymy. Tak, to bym bardzo chętnie puścił sobie nad tym. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. I bardzo prostsze. Dobra. No jest dosyć wysoki ten słup. Ale... Chyba, że można było to zrobić inaczej. Od tej strony pójść i z tej strony tak. Dobra. Tak myślałem, że jeżeli nie chcesz pójść w jedną stronę, to w drugą stronę bardziej już pójdzie. Zawsze tak jest w Skylinesach. No ale dobra. I tak, tu ogólnie to nam wychodzi w tę stronę, ale my tu sobie skręcimy. I tu zrobimy sobie na takich trochę wyższych słupach, żeby aż tak bardzo tutaj nie zjeżdżać w dół. I tu sobie skręcimy. I tu sobie włączymy. Sądzę, że stąd część osób może będzie chciała korzystać z tej kolejki, żeby później do naszego centrum aktualnie turystycznego dojeżdżać. Tak, tutaj jest dużo osób na tych portach. Kliknę akurat ten, którym było najmniej osób, no ale tak czy siak wiecie o co chodzi. No ale tu widzę naprawdę faktycznie tu jest ładny ruch. To w końcu bym też trochę rozbudował ten nasz port na trochę większy, ale nad tym, jak możecie myśleć, trochę trzeba jeszcze poczekać. Bo to jest po prostu... Więcej tutaj trzeba będzie do zrobienia. Natomiast coś, co jeszcze bym tutaj zrobił, to się, dwie rzeczy są do zrobienia jeszcze w dzisiejszym odcinku. No. Czy tu by nam to weszło? Ale to będzie przepływać przez to. No, to nie, to tutaj. No, to tą jedną rzecz zrobimy sobie później, w innym odcinku.
No tak, tutaj na razie sądzę, że jest całkiem nieźle. Tu mamy już dosyć większe wydobycie. Wiecie co? Te większe wydobycie bym sobie tutaj jeszcze wmontował. Jako taki element tutaj wydobycia pod tą górą. Oj tak. Pod takimi górkami właśnie ja sądzę, że one, że tego typu kopalnie będą mi tu... Tak samo tutaj. Jakbyśmy postawili pod biurowcami. Bo one po pierwsze się ruszają, po drugie ładnie wyglądają. No wiecie o co chodzi. I tutaj zamiast tych dwóch też bym postawił. Oj tak. Dobra. To jest, sądzę, że na dzisiaj jest już wystarczające. Czy ktoś korzysta... O, korzystając z tych ścieżek, z naszej rowerówki też korzystałem i do pociągu się jadą. No to dobrze. I czy ktoś korzysta z naszej linii... Nie. Co się przynajmniej jeszcze aktualnie nie jest to przez naszych mieszkańców miasta uwielbiane i multum tribiliard osób korzysta z tego. Szkoda. No ale sądzę, że to się zmieni w przyszłości. I tutaj też, jak widzę, o, ktoś już idzie i to naprawdę jakąś ciekawą drogą do tego idzie. A, bo tu jest jeszcze jedna linia. To one tu będą się krzyżować w przyszłości. Dobra, no to tak, tutaj, bo tu będzie park. Park rozrywki, jak tu będzie faktycznie, to tu się nieźle będzie robić. I ostatnia rzecz na dzisiejszym odcinku. My zwolnimy sobie tutaj produkcję tego wszystkiego, co wolno działa. Drewno budowlane widzę, że ma problemy. A, bo wszystkie ciężarówki pojechały sobie gdzieś. No bo tutaj zróbmy jeszcze jedno drewno budowlane i to będzie proste rozwiązanie problemów. Drewno budowlane, proszę bardzo. I ty też tutaj nie działasz, w sensie ty działasz, ale moglibyśmy cię zwolnić trochę. Dobra, a pozostałe widzę, że ogólnie nie jest źle. Dobra, w ostatnim rejonie. No i tak, zaczynamy sobie tutaj od budowy. Tutaj będzie coś, czego normalnie nie budowaliśmy, w ostatnim czasie przynajmniej. A mianowicie tu damy sobie taki rejon właśnie biurowy. W jednym prostym przyczynie, żebym miał trochę wyciszenia tych rejonów. Tu sobie zrobię w ogóle ścieżkę, łącznik. I tu damy sobie przystanek bombojowy. Tu tak przy okazji, bo tu on może się przydać, kto wie. Czekajcie, wejdzie, wejdzie. Tak, to są skylinesy. Wejdzie, nie wejdzie. Może, może jednak nie. Dobra. O, oczywiście tym się już podoba. Czemu robimy sobie taki tutaj biurowy? Po to, żebym mógł sobie, albo wiecie co... Dobra, niech będzie. Będzie tutaj taki mały rejon biurowy. Bo tu ogólnie jest dużo tego obszaru. Tu będzie zoo. I ja już sobie tutaj narysuję nasz obszar. O, proszę bardzo. Tak. Tak, dokładnie. Tu będzie mi taki nasz obszar. Dobra. I ogólnie tak, do niego główny dojazd będzie od na razie póki co od tej drogi i będzie mieć już stację kolejową, przynajmniej dzisiaj bym chciał ją postawić. A, to przy okazji możemy sobie tutaj też zrobić jeszcze jeden wjazd. Tak teraz popatrzyłem i to nie byłby głupi pomysł, żeby to poprzestawiać i dać im tu wjazd do tej drogi, bo pewnie dużo ciężarówek by chciało mieć taki bezpośredni podjazd. Dobra, ile to trzeba przesunąć? O 6 kratek, to trochę dużo. Miejmy nadzieję, że to jest tyle. O, za dużo trochę. Dobra. I tu sobie zróbmy... Albo w sumie możemy przesunąć to o jeszcze jedną tą kratkę ekstra i dać tutaj coś lepszego. A mianowicie... rowerowy wjazd. No to może jest inne rozwiązanie. W sumie jak teraz tak pomyślałem. No ma, to wyburzymy sobie. Tutaj te nasze obiekty od siebie trochę bardziej poodsuwamy. To może będzie lepiej. Czy nie wiem, kto wie. Kto to tam wie właściwie. Tu bym sobie to przestawiał. Ciupkę i chyba na razie tak to może wyglądać. Co się da, ten sobie przestawimy o te dwie kratki w bok i tu damy im możliwość wyjazdu z tej dzielnicy i na razie niech tak to będzie wyglądać. Dobra, to tam mamy zrobione, to mamy zrobione, tutaj nie ma skrzyżowania. Tak, i tu mają trzy pasy, jeden w jedną, jeden w drugą, trzeci w drugą, no bo to będzie więcej osób z niego korzystać. To dobrze. To jest dobre rozwiązanie, bym powiedział. No bo to tak, tu sobie dociągnijmy naszą wodę do wszystkich już nowych rejonów.
No i jak mamy już tutaj wodę, to możemy sobie to zacząć poukładać. No i tak, biolasy się tutaj nie zaczęły budować jeszcze. W sensie budują się, ale powoli. No dobra, to na razie nie będę tutaj jeszcze im tego mieć za złe. Przynajmniej na razie. A tu możecie się tu budować, tu możecie się budować i na razie nie. I nawet tu możecie się w sumie budować. Tak, bo tu będzie nasza linia kolejowa, ale nad nią będę jeszcze pracować trochę czasu. Więc, tak czy siak, co najważniejsze bym tutaj chciał zrobić, to nasze zoo będzie oddzielone, bo w tym rejonie prawdopodobnie będzie się znajdować autostrada jeszcze, żeby taka dojazdowa do tych rejonów. Ja właśnie się zastanawiam, jak ją tutaj schować, żeby ona miała dosyć dobre połączenie. Dobra, zróbmy sobie ją na razie trzypasmową. Tak, i tu jest właśnie nasza ta duża droga, do której przydałby się zjazdy. No i jak zawsze, na sam koniec mi tu wychodzi multum, trybiliard rzeczy do zrobienia. Dobra, zróbmy sobie ją na razie w ten prosty sposób. Oczywiście ona nie będzie podłączona póki co z niczym, no bo nie, to jest droga, która będzie w przyszłości o wiele większa, a póki co będzie, no jako będzie. Zresztą sami widzicie. Dobra, czy to będzie... Bo jednak bym wolał mieć tą możliwość rozbudowy do 4 pasów, tylko czy ktokolwiek będzie tu kiedykolwiek korzystał z tych 4 pasów? Sądzę, że raczej nie, ale dobra. Ale dla samego designu możemy pójść o to, żeby były tutaj miejsca dla 4 pasów. Czemu tu nie chce mi to wejść w takim razie? Czekaj, co? Jak to nie chcesz mi tu wejść? Może za nisko? Tak, za nisko. Ja nie mogę. Dobra, jeszcze chwila. Dopiero tutaj już mamy przygotowane miejsce. Jest dokładnie w tym miejscu z jedną ulicą, która będzie przecinać
ostatecznie nasz zoo, bo jedna część zoo będzie tutaj bezpośrednio nad wodą, a druga część będzie na ziemi. Oczywiście tu mamy autostradę i za nim będziecie mówić halo, a widzę, że ty tu zrobiłeś autostradę i zwierzaczki będą umierać z głosu i hałasu. Tu będzie dosyć duży jeszcze pas zieleni, drzew, sakwoi i innych rzeczy, żeby to wyciszyć w miarę możliwości. Czyli tu będzie nasze zoo z jedną ulicą, prawdopodobnie aleją bambajową, przydzielającą jako rejon właśnie tutaj nasz turystyczny i tak dalej. I w tym rejonie będą nasze całe bulwary. W tym rejonie będzie nasz port towarowy, bo tutaj sądzę, że on będzie lepiej działać. Tu będzie nasza cała turystyczna część. Także sądzę, że to będzie dosyć ciekawe. Może nawet zoo w przyszłości zobaczymy, czy pójdziemy w tym kierunku, czy pójdziemy w tym kierunku. Zobaczymy, jak bardzo duże będą obiekty na nim. Bo ja zoo to zawsze rzadziej buduję i rzadziej też one mają tutaj u mnie jakieś duże, dużo osób z nich korzysta. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle. No bo ostatnia rzecz, na jaką bym zwrócił uwagę, to jest ten przystanek naszej pestki. On jest tutaj, w sensie był tutaj dobry, ale on tu nie może być taki, jaki jest. Mianowicie, musimy go puścić tutaj w dół. O, czekajcie, jakbym puścił. Ja wiem, że da się puścić go, tylko trzeba mu powiedzieć, że się da. Zburzmy ten budynek, bo i tak się wyburzy go. I zobaczmy, czy on nam by tu poszedł. No ewidentnie nie chce pójść. No i chyba mam nadzieję, że widzicie, co ja tutaj chcę zrobić. Tutaj chcę zrobić pestkę, bo pestka tu musi być. To jest chyba jasne. I ten jeden przystanek tutaj dla tej pestki sądzę, że wystarczy w zupełności. No ma, jeśli nie chcesz zrobić tu, to musimy zrobić przez zjazd po drugiej stronie. No dobra. To jest o wiele trudniejsze, bo nie, ale po drugiej stronie, ale nie jest to niemożliwe. Raz, dwa, trzy. Ewentualnie pojedziemy górą. Dobra, pojedziemy górą. W sumie jak pestka, to pestka. Musi być całkowicie niezależna od wszystkiego, więc raz, dwa i trzy. I przejazd górą. Dobra, i tu zrobimy sobie, no, póki co dosyć mocny zjazd w dół. Tu będzie przystanek zoo dla naszej pestki. Może nawet wjedzie. Nie, pestka nie będzie wjeżdżać do zoo, bo to by kosztowało nasz pieniądze. Bo wtedy ludzie mogą wejść bez biletów do zoo. A coś takiego sądzę, że na razie jest dla mnie niepreferowane. I tu, jak może zauważyliście, jest ulica. Ta ulica będzie nam odgraniczać tutaj zoo. Oczywiście pestka również. Ale na razie sobie tak to zrobimy. Dobra. Niech się nam to zapisze. To się dopisało, to tutaj sobie zróbmy dojście. No powiedzmy, że coś takiego, o, ujdzie. No dobra. I stąd dojście do tego rejonu. Nasza pestka, no niestety ci mieszkańcy, właściwie te biura, były na pewno bardzo szczęśliwe, jak tu miały przez chwilę naszą pestkę o wiele bliżej. No ale to nie mogło niestety tak długo wyglądać. Dobrze, zobaczmy, czy nasze tutaj produkty się produkują. No tu widzę, że całkiem nieźle jest. To możemy nawet do tych 100 już wrócić. Dobra, zobaczmy tu. Tutaj jest cały czas kiepsko. Tu nam plonu zabrakło. Tu jedzie całkiem nieźle. I tu jeszcze papier. Papier powoli zaczyna znikać. W ogóle tutaj całkiem nieźle się to poukładało wszystko. Tak przy okazji. Mniej więcej te nasze fabryki. Wszystko tutaj ładnie jest. Tu w ogóle tę farmę też trochę rozbudujemy sobie. Duże frytki. Ale to będzie w kolejnych odcinkach. I zrobiłem tą samą autostradę z tu takim małym węzłem przesiadkowym. Sądzę, że on będzie całkiem nieźle wykorzystywany. Z dojazdu do naszego tutaj rejonów. Tak, wiem, że tutaj nam właściwie wszystko umarło, jeżeli chodzi o nasze parkingi. Ale no dobra, no jakby ktoś mówi, trudno, idzie się dalej. No niestety. A tu są z kolei zejście do naszego, wiecie, przejść podziemnych i tak dalej. I ludzie z nich potężnie korzystają, co jest bardzo według mnie dobrą nowiną. Jak widzimy na załącznym obrazku. Bo tutaj zrobiłem też drogi rowerowe, dzięki czemu mogą jechać. No i jak możecie domyślać, wjazdy tutaj, tędy jest ich dosyć dużo osób, które faktycznie jedzie tędy. Jedzie i wjeżdża i wyjeżdża. O, ale tu z kolei nikt nie jedzie w tą stronę. Może jakąś mają krótszą drogę. I tu zrobimy im jeden wjazd, ale mogą z niego wjechać tylko i wyłącznie przez ten przejazd, tu z rowerową.
Jakby ktoś się zastanawiał czemu, to dlatego, że inaczej by wjeżdżali tędy i jechali do tej dzielnicy. A tu mają osobny wjazd. Tu będzie też swój węzeł swojego rodzaju, więc to też na później. Tu w przyszłości może będzie jeszcze jeden zjazd z autostrady do tej dzielnicy specjalnie. Wiecie co, to możemy nawet sobie zrobić teraz. Taki specjalny wjazd. Tu sobie zrobimy wjazd na te trzy kratki. A tu sobie zróbmy zakręt, dobra. A tu sobie zróbmy wjazd. Teraz jakby ten wjazd zrobić, żeby on tutaj nam całkiem ładnie wszedł. No ma tak, z tego to już na pewno korzystają, bo to widzimy. Dobra, może na razie tak to zrobimy. No, dobra. Ale później zobaczymy, może będzie więcej osób korzystać, bo tu mi głównie chodzi o te wszystkie dojazdy do naszych przemysłów. Dobra, tu widzę, że to też całkiem nieźle to działa. Mamy szkło w tym rejonie. Tak, tu jest dosyć dużo tych surowców. No to dobrze. Do Pestki pewnie nikt tu nie idzie do tego przystanku, ale do tego z kolei pewnie jest już trochę więcej osób zainteresowanych. No bo od tych biur to jest jedyna komunikacja w rejonie. Tu prawdopodobnie, już trochę kiedyś mówiłem, to przypomnę, to trolejbus będzie jeździć. Bo jeżeli Pestka jeździ w tym rejonie, to trolejbus by tu miał niezłą obławę. No i jak widzimy, ludzie polubili. Na dole tu jest aktualnie zwykłe skrzyżowanie, jak widzicie, na załączonym obrazku, tu będzie rondo. Ale to też wymaga czasu i na razie stwierdziłem, że nie ma sensu już tak bardzo tutaj tego wyciągać. Tu jest też jeden zjazd autostradowy, zrobiłem taki, odjechany do naszego przemysłu, no tutaj widzimy ryba i innych. Też wjazd na autostradę oczywiście jest, będę z niego bardziej lubię korzystać. No i dalej most nowy, autostradowy, o tornado. Teraz zróbmy pauzę i wjazd do tej dzielnicy. I zobaczmy, gdzie to tornado nam zamierza się pojawić. Bo to jest w sumie ciekawe. Nie sądziłem, że dziś jakieś tornado zobaczymy. Ojojoj. Dobrze, na koniec tego odcinka zrobię jedną rzecz. Czyli włączę wszystkie w tym rejonie schrony. Bo, trzeba. Trzeba po prostu. Trzeba. Mamy ładny dosyć budżet, więc spokojnie sądzę, że powinniśmy przeżyć to tornado, ale tu jest i tu, ale jest ogromne. Ono jest naprawdę bardzo dużych rozmiarów. Ajajajajaj. Gdzieś tu jeszcze był schron. Tu jest schron. Zobaczmy, czy jeszcze coś jest. To nie było tych zbytnio, więc może i miło, że coś w końcu się pojawiło. Czy ja ogólnie lubię tak jest. To nie jest też najlepsza nowina dla wszelkich stron, bo to są bardzo duże straty materialne, pieniężne i tak dalej, więc no wiecie. Dobrze, jak ty jedziesz tutaj, okej, ty jedziesz tutaj, to jak jedziesz w tym rejonie, to też ty będziesz do ewakuacji. Dobrze. A jak będzie wyglądać ewakuacja, no to nad tym dopiero zobaczycie. W kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak będziemy budować to tutaj zoo, no i te tornado, jak będzie panoszyć się w naszym mieście, kliknijcie, subskrybuj ten dzwoneczek. I co dłużej mówić, znowu się nasz park pali, a my zobaczymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. No dzisiaj głównie się bawiliśmy tutaj i tutaj i sądzę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie i początek. I przypomnijcie mi w komentarzach, zbuduj dworzec towarowy obok Rudy, bo w końcu go nie postawiliśmy, a jest to na pewno jedna z ważniejszych rzeczy, którą zrobimy w kolejnym odcinku, po tornadzie pewnie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!